Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nie gitarę, nie wzmacniacz, nawet nie kostkę gitarową, a chciałbym Wam przedstawić coś zupełnie innego, a mianowicie zestaw presetów do Fractala AXFX 2, XL, XL Plus, AX 8. Do tych wszystkich Fractali, czyli generalnie Fractala drugiej generacji, niedawno Synmix wypuścił nowiuteńki, świeżuteńki Metal Pack 1. Ale o tym za chwilkę. Najpierw dwie inne sprawy, o których chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, zapraszam Was do wspierania inicjatywy facebookowej Polish Luthier Guitars Compilation Project. Jest to inicjatywa, która ma skupić jak najwięcej osób, które nagrały kawałek na polskiej gitarze i chciałyby się tym pochwalić. No ważne jest to także, aby dołączyć zdjęcie, wszystkie informacje znajdziecie w linku poniżej. Natomiast serdecznie zapraszam Was do uczestnictwa w tym projekcie. Nieważne, czy macie starego Zaka, czy macie nowiutkiego Skrwesena, czy unikatowy lutniczy wyrób od pana X lub Rotera. Ważne, żeby się tym pochwalić i być z tego dumnym, tak? Zapraszam. Druga kwestia, o której chciałem wspomnieć, jeżeli posiadacie w domu stary efekt Exara, stary efekt Kody, jeszcze starszy efekt Kody, które leżą, kurzą, a chcielibyście zobaczyć je u mnie na vlogu, zapraszam Was do wysyłania ich. Oczywiście odeślę ich na własny koszt, natomiast będziecie mogli zobaczyć, jak to tutaj gada, jak to słychać. Chętnie wypowiem się na ten temat. Zapraszam Was do tego serdecznie. No dobra, o tych dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. No to zaczynamy właściwy test. Synmix Metal Pack 1. No cóż, dostajemy w tym Metal Packu od Grzegorza, który jest znany głównie z produkcji profili pod Kempera. Tym razem otrzymujemy coś do Fractala. 10 presetów. 10 presetów high gainowych, które można było usłyszeć na początku w miksie. Naprawdę całkiem ciekawych, a co ważne, bardzo różnych od siebie. Dlatego myślę, że większość osób znajdzie chociaż jeden preset, przy którym walną w struny i się zesrają w gacie, brzydko mówiąc. Albo ładnie mówiąc, zrobią kupę, bądź też puszczą brąz nogawką. Natomiast, o czym warto wspomnieć? Ten preset pack to nie tylko tych 10 podstawowych scen. Każdy z tych presetów posiada scenę drugą, która jest brzmieniem solowym. Oczywiście mi się spodobały całe dwa brzmienia solowe. Pierwsze z nich to Mesa Mark 4. A drugie z nich to Mesa, ale jestem wymagający. Mesa Dual Rectifier. No cóż, oba te brzmienia bardzo mi się podobają, choć sam nie jestem gitarzystą solowym i tak naprawdę z dupy mi to strasznie idzie. To niespodzianka. To bardzo mi się te brzmienia podobają i naprawdę bardzo, bardzo często ich używam. Tak szczerze powiem, częściej niż rytmicznych presetów od Grzegorza. Ale wracając do tematu. Oprócz tego otrzymujemy także 10 paczek, ponieważ Grzegorz nie poszedł na łatwiznę i nie zrobił, ale pokręcę sobie 10 presetów i dzieciaki będą kupować, będą bogate i Wyspy Kanaryjskie i te sprawy. Zbudował własne brzmienia oparte na brzmieniach, które naprawdę ukręcił na danych wzmacniaczach. Dlatego, jeżeli napisał, że brzmienie jest wzorowane na Marshallu JCM800 KK, Kerry King Signature, to nie dlatego, że wgrał sobie własny wzmacniacz do Fractala, bo wiadomo, sygnatury Kerry'ego Kinga w tym Fractalu nie ma, tylko zebrał brzmienie, które ukręcił na prawdziwym KK z prawdziwą kolumną, zebrał IR-a tej kolumny i siedział tak długo nad 800 wbudowaną we Fractala, aż mu to brzmienie wyszło. I faktycznie te brzmienia są naprawdę nieźle zreplikowane, słuchając próbek jego oryginalnych z tymi, które zrobił na Fractalu. Cóż, no jestem pod wrażeniem ucha i zdolności do odwzorowywania tych brzmień. Inna sprawa jest taka, że jeżeli mamy 10 dodatkowych kom do Fractala, których nie ma, no to daje to nam pole do popisu do naprawdę bardzo dużego grzebania, wymyślania nowych brzmień. Zachęcam Was do tego, ponieważ cena paka nie jest za duża,
a efekty mogą być bardzo, bardzo fajne. I teraz ważna sprawa. Jak wiecie, chorowałem przez ostatnie, no w zasadzie półtora miesiąca, jak nie ja, to żona, jak nie żona, to córka choruje cały czas. Więc nie było za bardzo też okazji, żeby nakręcić ten film na raz. Niestety, część tego filmu nagrałem już półtora miesiąca temu. Wtedy używałem tej gitary, jest to mój PRS Custom 22 z setem Bernacle Painkiller pod mostem, jak i pod gryfem. Troszeczkę spiąłem dupkę i w ostatni dzień, kiedy miałem Jacksona Flat 7, nagrałem także próbki na nim. Więc dalej będziecie słyszeć jeden riff nagrany najpierw na PRS-ie, potem inny riff nagrany na tym Jacksonie Flat 7, ale każdy z nich w 10 odsłonach. Myślę, że jest to w miarę fajne, sensowne podejście, które da Wam troszeczkę pojęcia. I na koniec jedna rzecz. Pomimo tego, że presety są bardzo rozbudowane, szczególnie w trybie solowym, to trzeba przyznać, że jedna rzecz bardzo mi się w nich spodobała. Mają mimo wszystko zachowany dosyć duży zakres dynamiki. Jak duży? No posłuchajcie. W każdym razie słychać, mimo tego, że mamy tony gainu, to możemy zagrać jednocześnie na gitarce i spokojnie, delikatnie, a jednocześnie uderzyć w struny mocno, kiedy trzeba. Szapoba, nie znoszę tego zwrotu, ale szapoba dla Grzegorza, że udało mu się to ukręcić. Mam nadzieję, że celowo. No dobra, a teraz zapraszam Was już do drugiej części filmu, gdzie będziecie widzieć, jak gram nudny jeden w kółko, ten sam riff na jednej gitarze, w kółko nudny jeden, ten sam riff na drugiej gitarze, ale w 10 różnych odsłonach i da to Wam pojęcie, mam nadzieję, jak faktycznie te presety grają na różnych gitarach. Ode mnie, jeżeli chodzi o moją słowną, merytoryczną, pełną ciekawości i niezmiernie głębokiej wiedzy wypowiedź, to wszystko. Na razie, trzymajcie się, cześć. We'll be right back.
We'll be right back.